Witamy serdecznie w domowym laboratorium Korona Wiedzy. Zrób to sam, czyli jak w zaciszu domowym zrobić bezpiecznie doświadczenia. Dzisiaj będziemy robić gigantyczne bańki mydlane. Do tego nam są potrzebne składniki. Woda, płyn do mycia naczyń, może być Ludwik, może być Fery, w zależności jaki używacie. Zobaczcie, co się robi. Płyn idzie na dno, woda jest u góry, bo płyn jest tłusty. I dodajemy gliceryny. Gliceryny dodajemy, jak zauważycie, łyżkę czy łyżeczkę? Łyżkę. Całą łyżkę dodajemy gliceryny. I teraz trzeba to zamieszać. Mieszamy w jedną albo w drugą stronę. I co? Bierzemy słomki, ale takie długie słomki i sznureczek, najlepiej bawełniany sznurek. Związujemy dwa sznureczki w supełek. Z drugiej strony również supełek tworzymy, tak żeby to nam zrobiło taką pętlę. Przymocowujemy, ja może przytrzymam, pomogę Pani. Musimy przymocować ten sznurek do słomki. Zauważcie, że słomka musi być długa. I z drugiej strony również przyklejamy drugą słomkę. I mamy już utworzoną pętlę. I teraz zamaczamy ten sznurek z tą pętlę, całą sznurek, tak żeby zamoczył się, ale żeby nie poplątał się. I puszczamy bańki.